Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Mateusza, 20 rozdział, wersety 20-28. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiedział zaś Jezus, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, możemy. On rzekł do nich, kielich mój wprawdzie pić będziecie, nie do mnie jednak należy dać wam miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to, 10 pozostałych oburzyli się na tych dwóch braci, lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał być wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. To scena, w której dwóch, można powiedzieć, takich znaczących uczniów Jezusa, synowie Zebedeusza, synowie Gromu, Jakub i Jan, wysyłają swoją matkę. Właściwie nie wiemy, czy wysyłają, czy matka idzie z własnej woli, ale idzie załatwić im dobre miejsce w Królestwie Jezusa. Idzie im załatwić miejsce przy tronie, po prawej, po lewej stronie, po to, by byli kimś ważnym, by byli kimś znaczącym, po to, by się im dobrze poukładało wszystko. Więc matka idzie załatwić sprawę synom, załatwić miejsce synom, załatwić im posadę. I ta sytuacja jest okazją, w której Jezus pokazuje, że u Niego inaczej sprawy się mają. Jeżeli chcemy być pierwsi, jeżeli chcemy być tymi naj, to jedyna droga do tego jest poprzez uniżenie, nie poprzez służbę, nie poprzez oddanie swojego życia dla innych. To jest bardzo takie nie nasze, takie bardzo nieziemskie, takie bardzo, bo nam wydaje się, że żeby być wielkim, musimy się czymś wsławić, musimy sobie coś tam ustawić, załatwić. Jezus mówi nie. Jezus mówi, chcesz być pierwszy, stań jako ostatni, stań jako najmniejszy, stań jako ten, który nie szuka siebie, ale szuka dobra innych. I to jest w Królestwie Bożym klucz. Chcesz być wielki, bądź mały. Stań w pokorze, stań w uniżeniu i pozwól Bogu, by to On ciebie wywyższył w stosownej chwili.